No siemanko, witam serdecznie, Michał z tej strony Money Makes Money. Chyba nigdy jeszcze nie miałem tylu shitcoinów tutaj w tle, ale dzisiaj zrobimy sobie update platformy Bybit, ponieważ pojawiły się tutaj nowe opcje, nowe akcje, które musimy wykonać, o których chciałbym Was poinformować. A więc zanim zaczniemy zapraszam na intro. Money, 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 money. Jeśli nie macie jeszcze konta na Bybit, to możecie je stworzyć, korzystając z mojego linku w opisie. Mają oni tutaj bonusy do wypłaty w Bitcoinie, jak i również dodatkowe jeszcze nagrody można wygrać tutaj stówkę, co należy zrobić. Założyć konto, przejść KYC, zrobić depozyt, jak i również zrobić jakiś wolumen. No i za każdy większy depozyt dostajecie tutaj bonusy. Więc jeśli zrobicie na przykład KYC w ciągu 7 dni, dostajecie 10 dolarów w bonusie w Bitcoinie. No i później tutaj za trading i tak dalej jest dość sporo tych bonusów i cały czas oni tutaj dodają nowe. Tutaj można jeszcze zgarnąć 100 dolarów, jeśli zrobimy to jako pierwsza 5 5 pięć... Jeśli zrobicie to jako pierwsze 500 osób to wtedy dostaniecie stówę ekstra, jednak ta promocja zaczęła już się 18 kwietnia, więc no pewnie już 500 osób wpadło. Dobra, ale ja nie o tym chciałem, bo chciałem o tym. Będą tutaj głosowania dokładnie za 11 godzin zaczynają się tutaj głosowania i możemy głosować na tokeny, które zostaną listowane na platformie SPOT na ich blogu możemy sobie sprawdzić krótki research tych projektów, czym jest na przykład Floki Inu albo Galaxy Blitz. Mamy tutaj również Everrise Streamcoin i Baby Doja, i Medamona jeszcze. W większości to są jakieś play to earn NFT i tak dalej, metaverse. Jedynie ten Everrise to jest jakiś multi chain DeFi protokół. No ale dobra, więc jak będziemy mogli w tym uczestniczyć? Dokładnie dwie godziny temu był tutaj wzięty snapshot i jeśli mamy jakieś USDT na naszym koncie Bybit, nieważne czy to jest spot, czy to jest dźwignia, czy to jest earn account, dostaniemy dokładnie taką samą sumę głosów. Więc jeśli trzymamy 500 USDT, to dostaniemy 500 głosów. I wtedy będziemy mogli głosować na te projekty. Jeśli jeden z tych projektów wygra, to dostaniemy airdrop w postaci ich tokenów. Możemy głosować kilkukrotnie i nie musi to być jeden projekt. Więc możemy się zdywersyfikować, jednak pewnie ilość naszych USDT, które pójdą na te głosy, będzie mieć znaczenie przy airdropie, jaki otrzymamy. Więc możemy się zgadać na przykład, że głosujemy na coś konkretnego, może wtedy prze przegłosujemy to. Więc tutaj startujemy za 11 godzin. Poza tym ma miejsce obliczania naszej subskrypcji na Launchpad Apex. No i teraz są dwie możliwości korzystania z tego launchpada, albo używamy naszych bitów, tutaj już moje bity się podliczają. Minimum musicie mieć przynajmniej 50 bitów, lub możemy użyć naszego USDT. Jest to bardziej taka przystępna metoda, jednak jest to loteria. Tutaj akurat musimy mieć minimalny balans 100 dolarów. I po obliczeniu tych naszych balansów, dokładnie za jeden dzień i 14 godzin będzie właśnie tutaj trzeba kliknąć jedną z tych opcji. Albo tutaj commit now, albo tutaj commit now. To oczywiście zależy od Was, która opcja jest dla Was bardziej korzystna. Ja bardziej będę używał moich bitów, bo tutaj nie wiem, jaką konkretnie będzie, będę miał alokację. To wszystko zależy od tego, ile osób. Będzie w tym uczestniczyć, a tutaj jak wrzucam, no to tutaj mam tylko stówkę i to jest loteria, więc albo coś dostanę, albo nie. Tutaj mam gwarancję, że coś kupię. Nie wiadomo, ile będę mógł tego kupić, no ale coś tam kupię, a zwykle te zakupy były bardzo sukcesywne. Zresztą możecie to zobaczyć na przykład na tym filmie tu u góry. Dobra, lecimy dalej. Flexible Staking, i tutaj, właśnie, po pierwsze, mamy LGX. Czyli jeśli korzystaliście z tego Legion Walletu, Legion Wallet, tutaj możecie również zobaczyć wideo o tym portfelu. Oni mieli nam już dać te tokeny LGX, no chyba z miesiąc temu, mi się wydaje. Pierwszego nawet marca to miało być, czy coś takiego. A cały czas przeciągają to swoje IDO, no i można wejść sobie na ten portfel Legion. I stamtąd można wyciągnąć CID-y, zaimportować te CIDy na przykład do Metamask albo do Traswoleta i sprawdzić czy te nasze tokeny LGX już tam są. Ja to oczywiście już zrobiłem, jednak nie widzę tam swoich tokenów, więc pewnie niedługo, jak ogarnę, jak to zrobić, to nagram update, żeby można było sobie tutaj wrzucić te tokeny. No bo staking na 666% jest całkiem fajny. Nie musimy tutaj niczego ryzykować, bo to są tokeny, które dostaliśmy za darmo. Więc możemy się tym pobawić. A poza tym jest tutaj również kasta, którą możecie sobie wrzucić, jeśli braliście udział w lunchpadzie. Ja właśnie sobie to teraz zrobię. Tutaj mam 360 tokenów, no w sumie 250, bo tam chyba stówka jest gdzieś w orderach, więc jest zablokowana na ten moment. Ale o, no, już sobie przetransferowaliśmy i teraz dajemy je na staking. No i niech sobie to pracuje tutaj na te 6% tutaj jeszcze jak wejdziemy na ten Rewards Hub, to możemy zobaczyć, że oni dają tutaj różne zadania. Na przykład to, Register and Earn. To jest akurat to, o czym Wam już mówiłem. Go Higher, Go Bolder. Tutaj mamy nawet 2 miliony w nagrodach. Mamy 8 dni na to. Sprawdźmy, co to jest. Registration Successful. No to ja już się zarejestrowałem. No i tutaj musimy wykonać Oczywiście, wolumen na wybranych parach, do tego są tutaj dodatkowe nagrody za depozyt jeszcze. No nie jest tego dość sporo, jednak ja bardziej się skupiam na tych opcjach pasywnych, typu lunch pady albo lunch pule. No bo tutaj zwykle trzeba zrobić jakiś wolumen, bo tutaj trzeba zawsze zrobić jakiś wolumen, no i nie jest to do końca pasywne, aczkolwiek ten wolumen robi się również dość łatwo. Także jeśli nie macie jeszcze konta na Bybit, sprawdźcie linki w opisie i wyczekujcie tutaj na to głosowanie. No a do tego pamiętajcie, żeby w środę tutaj się zalogować i sprawdzić, wybrać którą konkretnie opcję chcecie. Zwykle ta opcja już jest otwarta w nocy. Czyli do maksymalnie 12 w środę trzeba tutaj wykonać jakąś konkretną akcję. Ja życzę wszystkim powodzenia, zostawcie jakąś łapkę w górę, komentarz dla zasięgów, siemanko, pozdrówki, jo!